Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Heroesach. I dzisiaj w końcu wyruszymy trochę bardziej finasem na podróż, na atak, na odbicie przeciwnika. O kurczę, patrzcie. Trafi nam się jakiś event, mimo że to miasto już wcześniej odbiliśmy, wydaje mi się przynajmniej. Witają cię zaostrzone końce dzid wycelowane w twoją twarz. Zażywny. Ciekawe słowo, nie znałem go. Zażywny krasnolud przyciska się między żołdakami i podchodzi do ciebie. To idzie, pyta. Zanim udaje mu się spojrzeć ci w twarz, kości giną pod iluzją ciała. Nikt ważny, odpowiadasz półgębkiem. Dlaczego nie pozwalacie nam przejść? Chyba się nas nie boicie. Szukamy przestępcy o imieniu Sandro. Przestępcy? A jakiej to zbrodni dopuścił się ów Sandro? Zabił naszych ziomków. Zamierzamy ich pomścić. Chcieli odeprzeć stworzone przezeń zło, ale padli pod jego potężnym mieczem, odpowiedział krasnolud. Wyglądacie na dobrze przygotowanych. Dlaczego sądzicie, że ten Sandro może być w pobliżu? Wróćcie, że przewinę to troszeczkę? Dostaliśmy ostrzeżenie od Lorda Alarisa. Będziesz Alarisa. Chociaż jest nekromantą, też pragnie powstrzymać tego kryminalistę. Pozwolimy, by ich armie się starły, a potem zniszczymy to, co z nich pozostanie. Odbierzemy im też te ich diabelskie artefakty. Bo wychodzi na to, że patrzcie, że rzeczywiście się to spełniło, bo jakby wewnątrz gry zostały dwa klany krasnoludzkie, które walczą przeciwko nam i rzeczywiście pozwolili na to, abyśmy się starli z Alarisem, bądź Alarisem i rzeczywiście go pokonali, bo jakby nie spojrzeć, to my byliśmy głównym powodem, dlaczego niebieski przestał istnieć, jak mi się wydaje przynajmniej. Też nie, chyba ostatniego bohatera zabił im pomarańczowy albo brązowy, dobra, mniejsza. Cóż, życzę wam szczęścia, bo chyba będziecie go potrzebowali. A tak przy okazji, czy wiecie, kim jestem? Ty? Nie spotkaliśmy się chyba nigdy wcześniej. A więc pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Sandro i mam przyjemność uwalniać świat od takich głupich, zadufanych w sobie kretów. Kretów, przepraszam, już pomyślałem o jakimś szpiegostwie. Karłów, jak wy. Mówiąc to, dajesz swej armii znak, a potem krzyczysz do ataku. Znaczy, wybaczcie, nie będę darł się tutaj, bo trochę by to było głupie. Ale tak, rzeczywiście można byłoby to po prostu wykrzyczeć, tą końcówkę. Po prostu... I wybaczcie, ja nie chcę zacierać gardła. Jestem po czterech poprzednich odcinkach i już mi się odechciewa po prostu powoli. Z tą misją po prostu jakoś walczyć, czy cokolwiek. Okej, okay. Szybko poszło. Na szczęście to były jakieś takie słabe smoki, bo te zwykłe. Tutaj jeszcze atakujmy na... Okej. Okay. Miałem być, że na łuczników, ale szybko żeśmy się ich pozbyli. No nie, okej. Okay. Z tej bitwy można trochę nawet tych liszy przyjść. Przepraszam, liszu. Tak jak mówię, nadal nie jestem pewien wymowy. I nie będę pewien, bo to nie jest po prostu polskie słowo. Ja mam niejednokrotnie, pamiętacie, Mako i Makole. A kurczę, a to była tylko armia, która nas zaatakowała. To jest jeszcze jedna wewnątrz, ciekawe. Myślałem, że to już jest ta sama. Że w sumie nie, bo rzeczywiście nie było tam murów. To jest prawda. Okej, okay. Nawet w takim razie smok, dziękuję, trzy smoki poszły. 152 lisze, nieźle. Nieźle, bo się tutaj naprawdę ciekawe rzeczy zaczynają robić. Tutaj atak łuczników, który idzie na wszystkich, jeszcze raz to samo. Pięknie. Tutaj w jednorożce, czemu by nie. Wstępne Pegazy by się przydało. O, całkiem spora w ogóle ta armia już wszystko. Dzisiaj, no jakby na to nie spojrzeć, jakby nie jestem w stanie tymi... Myślę, że mamy 500 liszy w tym momencie tutaj u nas. 150, 200, 300, 400, 450, dobra, nie wiem, może przesadziłem. 450 liszy, a jak nie jestem w stanie w jednej turze zabić im wszystkich tyloma liszami, to jest całkiem sporo. Myślę, że z drugiej strony oni są za murami, też prawda, ale chcę jakby na to nie spojrzeć, my już nie taką armią, żeśmy się ścierali tymi naszymi liszami kochanymi. Zazwyczaj pokonywaliśmy ich dużo, dużo szybciej. Wtedy mogłem rzucić jakąś tam śmierć, prawda, falę śmierci czy coś, pewnie byśmy teraz ograniczyli te straty o te 5 czy 6 liszy, też liszów, które otrzymaliśmy. Przepraszam, które straciliśmy, ale ogólnie spoko. 96 liszy kolejnych dostajemy. Nie chcę tych centaurów, ale chętnie wezmę waszą. Wasze tej stajnie. I mamy 20 liszów już więcej w każdej naszej armii, tej pomniejszej, w każdym oddziale. To jest spoko, bo teraz w tym momencie jesteśmy naprawdę już. Nie chcę powiedzieć, że nie jesteśmy niepokonani. Pamiętacie, co się stało, prawda? Jak było te 19 smoków. Ale no, na pewno daleko nam od odbycia jakimiś. Byle kim już teraz. Z kim można się mierzyć. Okej, okay, to odbite. Czyli w tym momencie te dwa miasta mamy na spokojnie już nasze są. Natomiast zaraz jeszcze spróbuję się dostać, gdzie tutaj był ten portal ziemi. W tym miejscu, tak? To był ten? Czekajcie, po prostu się sprawdzę. Tak, to jest między innymi jeden z tych portali. Do niego się spróbuję udać, aby to wszystko zobaczyć. W ogóle to jest jeszcze zejście na dół, a jeszcze te zejście na dół to mnie mało obchodzą.
Naprawdę bardzo mało mi one obchodzą. To jest przeciwnik i jeśli on wyjdzie, to on wyjdzie w tym momencie nam... w tym miejscu. Okej, okay, zobaczymy zaraz, gdzie pójdę ostatecznie. Wszystko będzie zależało od tego, jak się potoczą też ruchy przeciwnika. Ale tymczasem... tutaj na pewno Finas no, nie będzie się bawił, tylko będzie rzeczywiście atakował. W sensie przejmował po prostu nasze to, co nam się należy, tak? Merit w ogóle bardzo słabo teraz już się ciągnie, bo został zrekrutowany po raz enty. Hehe, enty a propos bastionu. Okej, okay, a na razie już nie widzę zbyt wielu bohaterów przeciwnika. Został im tutaj jeden, znaczy została im Melodia, został im Merist. To jest jeszcze fioletowa Verdish. Mam nadzieję, że tak się czyta mniej więcej. W podziemiach natomiast został jeszcze ten jeden bohater, który jest tutaj, to jest Uland. Który ma nie najgorszą w całej armii. No i nie ma raczej nic, znaczy no bohaterowie mogą być, ale to są takie byle główne jednostki. Tutaj może być jeszcze jeden bohater. Kolejny, jeszcze jeden, Eris, znajdujący się tutaj. Tak, znajdująco? Znajdujący. Okej, okay. Błąd. O, jeszcze jeden bohater. To Thorgrim. Powiedzmy, że aktualnie fioletowy, myślę, że fioletowy aktualnie przebija możliwościami. Znacznie przebija możliwościami. Pomarańczowego, który jest w tym momencie w bardzo kiepskiej sytuacji przez chyba tą, myślę, że przez tą przegraną, która wtedy mu się oberwała. Znaczy, po której bardzo mocno zresztą oberwał od nas. Gdzieś tutaj widzę już tych bohaterów przeciwnika, oni są tutaj. Chciałem właśnie się nimi zająć teraz, aby im po prostu pogonić kota. To jest, nie dość, że to jest Merist. On chyba może... Wydaje mi się, że on ma ten artefakt, który pozwala mu przechodzić przez te różnego rodzaju przeszkody. Myślę, że nim się spróbuję zająć. Na razie się będę finaszem, prawda? Raczej nie będę gdzieś tam nie wiadomo gdzie wychodził. Ale uważam, że będzie to dobra rzecz do zrobienia po prostu, żeby im tutaj trochę poodbijać tych naszych rzeczy, żeby oni też, no że no, szczerze, te przychody teraz to im są tak naprawdę no, na cholerę, tak? Zupełnie nic to nie zmieni. Teraz zastanawiam się nad atakowaniem, czy będzie Verdish pierwsza, czy Merist. A Merista chciałbym dla tych artefaktów, jeśli on ma rzeczywiście ten artefakt, o którym myślę, to fajnie było im to zabrać po prostu. Ale boję się, że oni po prostu po pierwszej turze swoje uciekną. Uciekają powoli, tymi bohaterami. Tutaj dwóch bohaterów widzę w podziemiu co najmniej. Mniej więcej. Merist, zaatakujmy go najpierw. Tak jak powiedziałem, tak też zróbmy. Tak w balistę, to jest pierwsza rzecz. Od razu zabijemy tych wszystkich. To nie byli obserwatorzy, tylko... Nie, to są obserwatorzy, a złe oczy to jest... Nie, to są złe oczy. Okej, okay, obserwatorzy to jest ta gorsza jednostka. Ja zawsze zapominam, która jest która. A gdzie jest fioletowy? Fioletowy już tutaj biegnie, ta Verdish ucieka. I mogę sobie dzięki temu, w sensie jak ją tutaj zablokuję, jeśli ona wejdzie do podziemi, to ja i tak z nią spokojnie wygram. A nie zabraliśmy w ogóle artefaktu, czyli on jednak tego nie miał. Jeśli ją zabijemy, to będziemy mogli od razu lecieć do podziemi i tam też załatwić wszystko, co i jak należy. To podbite. Tutaj już raczej nie będę się rzucał. Przynajmniej tą jednostką. To jest kilka w ogóle harpii, które zostały w garnizonie. Okej. Okay. No, myślę, że to jest raz dwa do załatwienia. Tak jak mówię. Okej, to wiem, że ktoś mnie uprzedził. Dokładnie to zrobiła to Verdish. Czy ona tam przeszła normalnie? Czy to jest normalnie przejście? Zobaczymy potem. A najpierw chciałbym, tak jak mówię, się zająć tutaj tym dołem, bo wtedy, tak jak powiedziałem, odetniemy praktycznie tamto jedno miasto. Patrzę, jak tutaj wskazuje. O, tamto jedno miasto, które jest tam. Na północnym zachodzie. Zupełnie odetniemy je od jakichkolwiek możliwości obrony. W sensie, no, obrony. Nie będą mieli żadnego wsparcia. Zupełnie nic praktycznie. A tutaj tym bohaterem natomiast naszym finaszem się do Sorrow Crown przenieśmy. Próbuję tam po prostu się no utrzymać, tak? Bo tak chyba mogę to tylko nazwać. Jak tutaj wygląda kwestia tego, bo widziałem gdzieś tutaj wyszedł bohater, dokładnie. Jest tutaj Uland. Właśnie to mnie może martwić. To jest duże dla mnie zmartwienie od razu. Więc w takim razie, skoro Uland już wyszedł, to czas na atak, aby na niego przypuścić, tylko że widzę, że w dwie tury do niego maksymalnie co najmniej dotrę. A następny tygodniu już będzie następny tydzień, więc nawet jeśli, to ja sobie spokojnie tam to miasto trochę odbiję. A no, jednak się cofnął. I teraz będzie mnie gnój denerwował, no. Jestem tego pewien. Tydzień żuka, okej. Okay. No przepraszam, miesiąc żuka. Miesiąc żuka? Nie, tydzień? Czy ja tam dobrze widziałem miesiąc? Nie, mogę się mylić oczywiście. I nie powiedział, że jestem nieomylny. Ale okej. Okay. Porekrutowałem na pewno wystarczająco dużo jednostek, żeby teraz się móc w miarę bronić chociaż. I dobra, wjedziemy w takim razie tędy, no nie ma problemu, tak? A nie Ulandzie.
Ulany Ulandzie. Jak ta Jenowa wygląda? Też ma słabe jednostki, więc raczej sobie z nimi damy radę. Tutaj widzę, że się właśnie... Mógł to być błąd, ale na szczęście mi się tak zapisze gra, więc ja mam spokój, jeśli o to chodzi. Pięknie, no. Teraz z tymi 16 smokami to jestem... No nie chcę powiedzieć, że bogiem, ale na pewno... Nie puszczamy tej magika, proszę się nie śmiać. Haha, nie mamy też 26 grudnia, haha. 25 grudnia, przepraszam. Tak, to już się zaczyna bardzo złe rzeczy przeradzać. Tak czy tak, no... Nie śmieszkujemy sobie z tego, po prostu akurat... Chodziło mi o porównanie do tego, że mogę zrobić wszystko, tak? Teraz. No nie do końca. Nie powiedziałbym, że mogę zrobić wszystko, na pewno nie tym bohaterem. Znaczy, że muszę się mimo wszystko dosyć mocno jeszcze bronić. Ale okej, to wszystko, to tyle. 83 stracone jednostki jedynie. Pozostaje magia ziemi czy ekspert nauka? Pozostaje magia ziemi. Ten ekspert nauka to jest mi tak na cholerę, naprawdę. Strasznie niepotrzebna rzecz. 3000 w ogóle mam. Czy ja naprawdę wyrekrutowałem wszystko aż tak mocno, że ja zostałem bez kasy praktycznie. O kurde, to mnie zaszokowało trochę. Się nie spodziewałem tego. A oczywiście tam pojechał sobie bohater. Oni mają już 3 bohaterów tam zaraz koło mojego nekropolis, no. To jest jakiś żart. Dobra, koniec, skończyło się. Nie, teraz w tym momencie mają przewalone. Ja podbijam to miasto, jak mi odbiją nekropolis, to ich zmiażdżę. Po prostu tam wszystkich 3 po prostu opluję, zmiażdżę i przejadę się po nich. To jest przegięcie absolutne, no. Ja wiem, że im zostało w tym momencie, to jest chyba ich ostatni, tak, to jest ich ostatnie miasto. Ale po prostu, no jak mi tam to spróbują odbić, to oj nie, to jest koniec dla nich. Tam jeszcze Ulan dodatkowo przyjechał, więc... Znaczy przyjechał, tam jedzie w sumie, w tamtą stronę. Więc nie, to już jest przegięcie jakieś. Żeby mi trzema bohaterami na jedno miasto, no. Kto to widział, 3 na jednego, no. Aha, to też się da przejechać. Bokiem. Bardzo nieciekawie. Dobra, pierwsza rzecz, żeby ogarnąć, gdzie tutaj są bohaterowie. Jest coś ich, jedna rzecz. Tutaj, aha, kopalnia złota, okej. W takim razie, no, jedziemy na nich. Jedziemy dokładnie za nimi. Jedziemy za Jenową i Ulandem. Gdzie jest ten trzeci bohater? Wydawało mi się, że tutaj był jeszcze jeden bohater. Czekajcie, zaraz sprawdzimy w sumie. Po prostu w tawernie, ilu mają bohaterów. Bohaterowie. Mają więcej, czyli mają co najmniej 3. Melodia, właśnie, gdzie jest Melodia? Aha, bo nie mają jeszcze jedno miasto na północy, no tak, czyli to nie było ich ostatnie miasto. Było ich przedostatnie miasto, ale Melodia gdzieś tutaj powinna się krzątać. W takim wypadku. Czekajcie, rozglądam się za nią, ale szczerze mówiąc jej zupełnie nie widzę. Nie. Dobra, zobaczymy, po prostu dowiemy się jak zacznie jeździć gdzieś nam tutaj. Bo niestety, ale wybaczcie, ten interfejs jest po prostu strasznie mały na tej wersji HD. Nie chcę jeszcze kończyć kolejki, bo jeszcze nam zostało tutaj finasz. Który musimy tutaj pojechać. Jak wygląda w ogóle kwestia przeciwnika tutaj w tym momencie? W sensie mówię tutaj oczywiście fioletowym. Ile on ma jednostek i jakimi siłami dysponuje? Grupa, trochę pierdół. Tutaj natomiast ma tą kopalnię. Gdzie są jego bohaterowie? Dopiero co ich tutaj widziałem gdzieś. To jest kolejne. Dobra, nie mam powiedzieć, gdzieś podzielić bohaterowie. Ale na razie raczej mało mnie to interesuje. Zdecydowanie mi to bardzo nie interesuje. Po prostu na razie skupię tym, żeby Finaż pojechał mimo wszystko do tych podziemi. Najwyżej się będę wycofywał potem. A więc co? Jedna rzecz tylko. Mimo wszystko w tym miejscu chcę zapisać, bo jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. I nie chciałbym tego stracić. Takiej przewagi, no może nawet nie tyle liczebnej, co na pewno gameplayowej. O, jest Melodia, się znalazła nagle. A, jednego bohatera miał tutaj, drugiego miał... Aha, ci dwaj się po prostu ukryli tam za drzewami. Znaczy, oni się ukryli po prostu... Tam może nie tyle celowo, co po prostu nie było tego widać przez tekstury. Okej, smoki 6, już teraz 5. Tam jeszcze te skorpikory. No, ładnie mi tutaj... Powiem wam, że to jest genialne, co zrobił teraz komputer. Bo w tym momencie on mi wyłączył prawie wszystkie lisze. Z możliwości takich, ofensywnych. W sensie tych najbardziej ofensywnych, z których się zawsze korzysta. On wyłączył, no, oprócz jednego oddziału, wyłączył mi wszystkie oddziały aktualnie. To ja tak na te harpie myślę. Pięknie. No i się wycofał. 39 straconych, 39 odzyskanych. Pięknie. Tutaj pojechał jeden z bohaterów. A gdzie jest ten drugi? Teraz nigdzie go nie widzę. Gdzieś tutaj jest, widzę. No, i to jest ten.
Gdzie ten drugi bohater pojechał? Nie pamiętam szczerze mówiąc, gdzie on pojechał. No tak czy tak, to oni się o mnie zaraz rozbiją. Już w tym momencie pomarańczowy jest praktycznie bez szans, bo mu zniszczyłem większość wojsk. Natomiast fioletowy gdzieś tutaj wyszedł też, widziałem go. O właśnie, jest tutaj. To jest tylko Verdish. Więc to mnie nie boli. Tutaj coś jeszcze fioletowy posiada, widzę. Gdzieś tutaj? Blisko Medus? Nie, to nie jest jego. Tutaj ma garnizon, tu ma jeszcze kolumnę grozy i to tyle co widzę, a coś tutaj niby jeszcze jest. Nie wiem, ta chata jasno widzę? Nie, raczej nie. Chyba nieważne, olać to na razie. A, tutaj się podział ich trzeci bohater, wszedł do podziemi. No i jeszcze tych bohaterów rekrutuje, no jasny gwint, no. Ileż można? A, bo on mi w ogóle odbił to miasto tam po ziemiach. O jest. Tak? Odbił mi. Bo ja tam przecież jednostek w ogóle nie zrekrutowałem, bo nie miałem chyba też możliwości. No nie, masakra. Znowu będzie zabawa przez 300 lat po prostu nad tym. Jej, hura, więcej odcinków lipkiego. Nie, to już jest męczące jeszcze też dla was. Bo po prostu będzie irytowało bardziej niż pomagało. Że po prostu jedna misja się tak długo ciągnie. Tak, super, wspaniale, że mogę sobie podbijać więcej moich miejsc, które są mi tak na cholerę, w sensie więcej kopalni i tak dalej, które ci nigdy w życiu już nie przydadzą. Dobra, jedziemy tutaj i walczymy, myślę, że walczymy z tym przeciwnikiem. I on tu ma 8 smoków, to jest całkiem sporo, w sumie to już 7, 6, 6 chyba nam zostało, wykonania, 6 złotych, tak. Czy ja właśnie straciłem, czy ja dobrze widzę, że mam 26, czy to są, no jeszcze nie są moi wampirzy lordowie? 99. Czy przestraszyłem, że ja wampirzych lordów straciłem tylu? W ogóle dziwi. Czemu ja nie odzyskałem za srebrne Pegazy, nie odzyskałem wampira ani HP? Nie wiem. Chyba, że oni nam nie zadali obrażeń? To było dziwne. To mniejsza. Zatkujemy wampirzych lordów, bo wtedy się oberwie i też. Chciałem powiedzieć, że się oberwie też dzięki temu centaurom. No i się oberwało, a oni się wycofali. Podstawę magia powietrza myślę, że wezmę mu. Czemu by nie? Jedziesz, finaszu, jedziesz. Jedziesz, zniszczysz ich teraz. Co on w ogóle to jeszcze ma za artefakt? A, to są te bonusy, okej. Okay. One mi nie są potrzebne w ogóle. Dobra. Czekamy. Czekamy, co się tutaj wydarzy. O ma, no nie, no już trzeciego bohatera sobie zrektował. Ja pierdzielę. Ja sobie od... O, patrzcie. A nie, dobra, chciałem powiedzieć, że to by tutaj odbił miasto. Nie odbił niestety. Pomarańczowemu. Coś to jest jeszcze pomarańczowego. Aha, kopalnia jest jeszcze pomarańczowego. Okej, okay. I pomarańczowego już tutaj na mapie nie widać aktualnie. Ale w podziemiach ma co najmniej trzech bohaterów. Jeden, Tazar, zupełnie nowiutki bohater świeży. Tutaj gdzieś widziałem drugiego, gdzie jechał, o właśnie jest, Uland. Uland mi uciekł w ogóle, z tego co widzę. Tylko jedyny. I gdzieś jeszcze był trzeci, ale szczerze mówiąc to nie widzę go. Dobra, pieprzyć to. Po prostu to olać. Oczywiście najlepiej. A jest trzeci, patrzcie, tutaj się znalazł. Znalazło, znaczy się nawet, bo to jest melodia. Znowu! Po resztą. Dobra. Jak tutaj wyglądamy z pieniędzmi? 74 tysiące, dzień 6. Rekrutacja na maksa, myślę. Tutaj cisza. Tutaj też cisza na razie z rekrutacją, więc... Myślę, że na spokojnie raczej to sobie wszystko porobimy. Męczy to naprawdę, wybaczcie mi, ale to jest po prostu irytujące. A to oni tutaj w ogóle wjeżdżają też do mnie, tak? Świetnie. Jest ten... Gdzieś ta melodia. Wróciła się, no to wygląda. Albo i nie. Tazar. Nie. Zobaczcie, nie mogę znaleźć ich w ogóle, gdzie oni są. Tu jest melodia. Okej, okay, to razem z melodią, jak już ją złapię też tego tą pieprzoną Verdish i się pozbędę większości osób. Większości bohaterów, przeciwników. Fioletowemu zostały tylko dwa miasta, mi zostały cztery. Pomarańczowemu zostały dwa. Do fioletowemu zostało jedno. Oj, kuźwa przejechał mi tędy, tak? Jak on tędy przejechał? Nie mam pojęcia, znaczy ona dokładniej. Verdish. Dobra, nie tak. Sandro, mimo wszystko Sandro. Chłopie, ty jedziesz tutaj na nią. Czemu ty nie możesz tutaj przejechać? A, bo musisz przejechać górą, okej? Okay. Idziesz na nią, kończysz ją. No właśnie, niech ucieka. Smok jej nic nie dał, mimo wszystko. Z obozu uchodźców mogę sobie najwyżej wyjąć jakąś bombę czy coś. I w sumie to tyle. Tutaj rekrutacja dalej wrze.
Jest na najwyższym poziomie, oczywiście, jaki jest możliwy. Finaż oczywiście cały czas tutaj jedzie w stronę zamku. Powoli, ale jednak. Nie będzie się mógł bronić Thorgrim w zamku. A jeśli tak, to część jednostek i tak pójdzie się walić. Okej, tutaj sobie jeździ tam cały czas na północy. Jeden bohater, tej drugi. Trzeci cały czas w podziemiu. Ten natomiast się bawi fioletowy. Dokładnie werdzić, tak jak powiedziałem. Wiecie co, myślę, że najpierw załatwimy fioletowego, bo wydaje się teraz słabsze, o dziwo. A potem się zajmiemy pomarańczowym. W sensie, no, zrobimy co się da, tak? Najgorsze jest to miasto tutaj w podziemiu, bo ono ma aż 3 dojścia i on ma miliard, po prostu pierdeliard bohaterów, którymi może tutaj wjechać. Dobra, robimy to inaczej. Jedziemy tędy, bo w tym momencie werdzić, no, tak czy tak, jak, nieważne gdzie ucieknie, jest nasza. Tutaj natomiast w podziemiach atakujemy, no. Tak jak myślałem, jednak się broni w mieście. Ale może być to bardzo duży błąd z mojej strony. Z drugiej strony, jeśli on zaatakuje na nas gdzieś tam poza miastem, to i tak jesteśmy na zwycięskiej pozycji, bo jesteśmy... Wtedy my będziemy poza miastem, on będzie poza miastem i będziemy mogli robić co chcemy. Myślę, że śmierć, fala śmierci. Okej, niewiele to zdało, szczerze mówiąc, patrząc na to, co się stało. Smoki załatwione. Arcylisze. Niech palną w jednorożce, bo dzięki temu dostaną też krasnoludy. Bardzo dużo krasnoludów w ogóle im zostało, w sensie oni, te krasnoludy będą nas bardzo bolały. Też tak czuję. 280 obrażeń po smoku. Bardzo bać. Bo jeden smok kościany jest jeszcze gorszy, w sensie to już upiorny jest. On jest jeszcze gorszy, mimo że jest ulepszony. On ma cały czas tylko 200 wytrzymałości, podczas gdy nawet złoty smok ma 250. Nie wiem, jak on z obroną w ogóle. Teraz będę tu zobaczyć. Wrócisz, zobaczę. 19, 17. Jest to beznadziejna siódemka. Rzeczywiście, ludzie dobrze mówią, że te smoki to jest jakieś... Gówno, delikatnie mówiąc. Ja się nie dziwię. Patrząc po ich statystykach. Zdało się, żebym miał tylko trochę lepszą, może trochę lepiej walił tymi balistami moimi. Te moje liszy też raczej sobie nie radzą za bardzo. To mnie martwi. 21 minut odcinka. Miałem nadzieję, że dzisiaj zakończymy. Chyba jednak nic z tego. Ale spróbujmy chociaż jeszcze to miasto odbić, bo dzięki temu, jeśli dobrze pójdzie, to może nawet to zakończymy 5 minut powyżej odcinka, więc może to jeszcze wam zostawię. Zobaczymy tak naprawdę, jak wszystko pójdzie. Myślę, że teraz już zamiast tego będziemy walili magicznymi strzałami. A tak, krasnoludy mogą sobie zniwelować to. No i jakieś tam szanse, one nie są odporne w 100%, ale mają szansę na zniwelowanie do zera, w sensie na anulowanie tam naszego czaru. Tam 60% mają to, tak? Nie, 40% wojownicy krasnoludcy mają. No, niestety, ale nie jest to najprzyjemniejsze, co się tutaj dzieje, natomiast no fajnie, że te enty wyszły, bo dzięki temu mamy tutaj dużo wolności naprawdę. Wiecie, co mnie cieszy jeszcze oprócz tego? Że mimo tego, że straciliśmy większość jednostek, będziemy teraz w podziemiu, gdzie raczej się dostać będzie bardzo ciężko, bo trzeba będzie najpierw jeszcze jedno miasto od nas zdobyć. Więc myślę, że teraz to już jest koniec. To już jest w tym momencie jest pozamiatane po całej grze. Tak powiedziałem, starty są ogromne. Smoku praktycznie nam nie zostało. Mamy tylko wampirzych lordów, którzy są jedyną naszą taką sensowną jednostką tak naprawdę. Bo ja ciekawe, czy mogę sobie wampirzymi lordami otworzyć sam bramę od środka, jak już tutaj jestem. To jeszcze walimy. A właśnie, o łucznikach zapomniałem w ogóle. Dobra, nie wiem, nieważne. Nie będę tego sprawdzał nawet. Ale udało się. Zaawansowane magię ziemi sobie rzucamy. I moi drodzy, w tym momencie odbiliśmy ostatnie miasto w podziemiach, które nie należy do pomarańczowego, oprócz tego napieprzonego, które mnie denerwuje od większości, od bardzo długiego czasu w sumie. No i jednak zaatakował na moje miasto. Tylko kto? Fioletowy? Nie, pomarańczowy. Ale akurat ma czarne smoki, to w liczbie 6, a nie w liczbie, nie wiem, 2 jak ja. A jeszcze skorpikory. Też w liczbie 12, a nie w liczbie 4 jak ja. Dziękuję, czyli mam po mieście kolejnym. No, pieprzony dziadno. Znaczy nie wiem, czy on ma jakieś artefakty. Wydaje mi się cały czas, że on ma artefakty i sobie je przerzuca pomiędzy bohaterami. Jest taki jeden artefakt, którego on używa. Jakieś powodu mi się tak wydaje. Że może po prostu, nie, czy to były latające buty, coś takiego, czy buty Hermesa, coś... Ciężko mi to określić, szczerze mówiąc, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Po prostu... No... Z jakiegoś powodu on cały czas przelatuje ponad przeszkodami, tak mi się wydaje. To mu daje naprawdę dużą przewagę nade mną. No, czyli mam jednak po mieście też kolejnym. Dlatego, że się nie będzie wybierał do podziemi, tam gdzie był fioletowy wcześniej. A tak czy tak, fioletowego w tym momencie kończymy prawie? Nie, czy skończymy go teraz, czy też nie. Nie pamiętam, ile on tam miał miast. Myślę, że tak tutaj poleci, żeby od razu załatwić. Aha, tak, kościelnie dostaną, zapomniałem o tym.
I znowu nie walnę w kościeli, bo jak żeby inaczej po co? Przecież to takie niepotrzebne w ogóle i ta jednostka to przecież nic nie zrobi. Znaczy on nic nie zrobi, ale z drugiej strony my moglibyśmy oberwać. I purpurowy został pokonany, nareszcie. W takim razie teraz się zaczyna bitwa pomiędzy mną a pomarańczowym. W tym momencie zaczyna największa i najbardziej podła, jakby na to nie spojrzeć, bitwa ze wszystkich. Ich trzy miasta kontra moje... Raz, dwa, trzy miasta w podziemiu jest trzecie. Kontra moje cztery. Które... Znaczy tak naprawdę tutaj trochę słabo z tym naszym finaszem. On ma tak naprawdę beznadziejne absolutnie możliwości. Ale trzymajmy go w tym podziemiu. Jak się tam zacznie coś dziać, to ja zaraz tego Sandra tam wyślę. Próbuję uciekać jak się najdalej da finaszem. Znowu mi wjechał. No jasny... No. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Po prostu irytujące. O, akurat Uland, którego chciałbym zabić. Patrzę na czas, no jeszcze mam 5 minut. No w 5 minut raczej tego wszystkiego nie odbija, ale na pewno większość rzeczy zrobię. Tak, super, uhu. 4 smoki ma. Nie wiem skąd te czarne smoki cały czas zostaje, ale mniejsza o to. O nie, walnę po swoich jednostkach. Idiota ze mnie. Nie lubię tego właśnie w tych smokach. Zawsze zapominam, że te smoki mają zasięg 2, a nie jeden jak... Smoki kościane, szczupiorne. Okej, jeszcze jeden atak jednorożcami. Kim teraz atakuje? Teraz atakuje centaurami. No to bijemy srebrne Pegazy. Nie wiem, czy to wygramy, szczerze mówiąc. Mam pewne wątpliwości. Atakuje też srebrne Pegazy, żeby mi nie oddały, bo one już nie mają kontry. Walimy po smoku. Znaczy nie pamiętam, czy smok też miał kontrę, czy nie. Dobra, smok załatwiony. A Skorpikory on jeszcze ma. Tutaj ich nie zauważyłem w ogóle. Skorpikory, 64 HP. 15 ich zostało. A ile temu smokowi zostało? 49 HP. Dobra, walimy w smoka, bo smok czarny jest... Jestem, więc znowu sobie po jednostkach walnąłem. Oh, goddammit. Ciągle o tym zapominam, że on ma ten zasięg 2, tak? Przy innych smokach. Znowu, dopiero co tym powiedziałem i znowu zrobiłem to samo, nie? To jest mój problem. Skorpikory 15, tak? 64 im zostało, no to im nie zabije nic. Srebrne Pegazy też im nic nie zrobię. Tak naprawdę. Dobra, walimy krasnoludami. Krasnoludy mają strasznie duży atak i dosyć sporą obronę jak na siebie, mimo wszystko. Atak, myślę, że na smok. No, do setki mogę mu nawet walnąć, więc to jest całkiem niezły pomysł, myślę. Pięknie, i smok poszedł się właśnie walić, dzięki temu, że walnąłem tymi jętami. Super. Tutaj kończymy to. Ale dobra, jednak nie skończymy tak szybko, jak myślałem. O, Skorpikory oczywiście. Martwi mnie to, bo boję się, że... Niestety Skorpikory... O, czyżby oni nas pokonali? Rzeczywiście. Jak to musiało beznadziejnie zabrzmieć. Wiem, oni nas pokonali, ja byłem pewien zwycięstwa. Tak, myślałem, że nie można przesadzać tym graczom za dużo wolności. Mogłem jeszcze wcześniej atakować już. Ale się za bardzo bałem. Po prostu ich ilości. Oni zawsze współpracowali. I to też mówiłem, jest bardzo, bardzo nierówne właśnie w porównaniu graniem solo, a graniem turniejowych, tak? To jest ogromna różnica, że po prostu na turniejowych, prawda, mamy gracz kontra gracz i każdy zaczyna z tym samym. Tutaj natomiast się zaczyna 1 kontra 6 i tak naprawdę jesteśmy w dupie. Delikatnie mówiąc. Dobra, Uland. Ulańcu. Dziękuję, wycofałeś się świetnie. Czyli jednostki. Fuck's sake, dobra. Dzielimy wszystkie jednostki jak się da. I jedziemy na gracza, który gdzieś tutaj był na południu. W sensie na bohatera, który był gdzieś tutaj na południu. To była Melodia, nie ta. Car. Atakujemy na niego, no. No, minął moje miasto bardzo ładnie zresztą. Bardzo mądrze dla niego. To zrobił. Wiecie co? Nie, robimy inaczej. Ja tutaj sobie zrekrutuję wszystko. Leci w tym momencie rekrutacja. Leci pan rycerz śmierci. Czy ja mogę sobie... Ale... Naprawdę mogę Alarisa sobie wziąć, czy też Alarisa? Lol. W tym momencie gość, który był przeciwko mnie i który... O którego opierała się cała fabuła, w tym momencie jest z mojej armii. Co? Chyba nie wiem, nie skomentuję tego po prostu może. Dobra, atak leci. Czy ja... Nie wiem, czy to wygram. Jest taka szansa jakaś taka większa, mniejsza może trochę. Raczej wygram. Znaczy nie będzie z tym problemu. Powiem na czarę poziomów 1-4. Myślałem, że on coś wrócił czas. Nie umarłem minus 1 na morale przeciwnika. Postarza ofiar. A, czyli to jest postarzenie. Więc dodaję postarzenie w sumie.
żeby powiedzieć. Mniejsza. Mniejsza. Niech powiecie atak tutaj w jednorożce, myślę tymi wampirzymi lodami naszymi. Dalej w jednorożce, tam się raczej północą zajmiemy. Północną częścią pola bitwy. Już po czasie. Znaczy pamiętajcie, że ja liczę tak normalnie, północ, zachód, wschód, południe. A nie, że patrzę jakby z oczu mojego bohatera, bo to jest trochę było... Znaczy, nie jest to bez sensu, ale po prostu tak mi jest wygodniej. Jak robię to teraz. Ok, kolejny atak. Pięknie, już został tylko jeden smok. I w tym momencie idą się walić po ataku zombiaków. O, mam balistę. Który miał balistykę, tylko nie wiem jak się nazywa. Nie pamiętam teraz ta umiejętność o tych Heroesach. Ale na pewno miał to rozwinięte. Co on tu ma? Zobaczmy to. Artyleria, aha, okej. Okay. To się artyleria tutaj nazywała, nie balistyka. Okej, mój błąd. Tak czy inaczej, tutaj pozostały tylko jeden już gość, widzę. Znaczy, gość, babka, gość. Koronius. Przed nami. Czyli przed nami. Przeciwko nam. Na naszym terenie. I powiem wam, że Alarisem sobie pójdziemy do podziemi na 99%. Zobaczcie tylko jego armię tutaj. Niedużo, grupa kilka, sporo, sporo, dobra. Idziemy Alarisem do podziemi na pewno. Gdyż tak czy tak, choćbyśmy mieli zrobić tylko tam jakieś tam obrażenia drobne, to jest zawsze coś. Jest, i ten ma kolejnego bohatera tutaj, no jasny ciul nie go trafi. Kolejny, znowu Uland i znowu ma pierdyliard jednostek za przeproszeniem. Kończymy z tym Ulandem, Jezus Mary, dobra, inaczej robimy. O, dziękuję, uciekł znowu. For fuck's sake. Naprawdę to jest irytujące, uwierzcie mi. A co się stało z tym bohaterem, który był tutaj, jest tutaj? Tutaj jest, przed nami praktycznie. Czy mogę na niego Myślę, że zaatakuję na niego mimo wszystko. Zaryzykuję. Patrzę 31 minut. No. Nie zrobimy tego niestety dzisiaj. Myślę, że to i w następnym odcinku za 4 dni kolejne dopiero zrobimy. Więc on ma 8 tych smoków. Ała, 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 będzie bolało. Ała. To jego najpotężniejsza armia w chwili obecnej chyba. Ała. Bardzo ała. Muszę się tymi smokami zająć jak najszybciej. Już nie na już. Co ja tu mam? Mam falę śmierci, dawaj falę śmierci. Oczywiście na smoki to nie działa niestety. Kościeje niech tutaj podejdą mantikory choćby od tyłu nawet, może być zawsze coś. Okej, okay, balista tutaj wali w smoka. Więc smoków jeszcze zostało. Nie damy rady raczej tego zrobić moim zdaniem. Teraz bym się rzucił głupio. To jest głupie rzucanie się rzeczywiście. Spodziewam się, że tych smoków będzie 8, myślałem, że nie wiem, 3-4. Niedobrze. Znaczy no, im więcej smoków mu zabijemy, tym lepiej dla nas. Bo cała reszta jednostek to jest nic praktycznie. Nic nam nie zrobią. Natomiast na 8 smoków to jest 8 smoków mimo wszystko. Okej, okay, tutaj się zajmiemy, może właśnie niech te kościeje się rzeczywiście tym zajmują. Tutaj walimy dalej w smoka. Ile mi jeszcze zostało w ogóle HP temu jednemu? My to obijamy tak od wieków dosłownie. O, jeszcze mam skorpikory tutaj weszły między. 56 obrażeń muszę mu zadać co najmniej. I teraz idę. Dobra, lecą ci wampirzy lordowie, niech będą. Kolejny, proszę się walić. Tyle dobrze dla nas. 211, jesteśmy w stanie jeszcze co najmniej jednego tego smoka zabić na spokojnie. O, teraz pięknie walną swoje jednostki, o to mi też chodziło między innymi. Zrobiłem to bardziej przypadkiem naprawdę niż celowo, bo cały czas się skupiam po prostu na tych smokach. Zabić smoki to jest jedyne co widzę aktualnie, wiecie, tak przed oczami. Mam taki napis wielki, zabić smoki. Jasny gmin, no i teraz się znowu przeniósł. Ale to spokojnie, damy radę za nim latać po prostu tymi naszymi wampirami. Dwa smoki jeszcze. Ja mówię, no całej reszty jednostek mnie na pewno nie zabije, bo nie ma na to szans absolutnie. Nie ma po prostu... Jesteśmy w tym momencie... przegrywamy liczebnością. W sensie... Oni nas jakby... wygrywają z nami liczebnością, ale... ale dajemy sobie radę, póki co tak, wiecie, tak jak mówiłem, zabijać po prostu te smoki pieprzone. Okej, okay, poszedł kolejny. Czyli oddam... Aha, dobra, okej, okay. Ty mi w ogóle nie mogę oddać tym harpiom. Wstrzymuję kontratak. A to dlatego te harpie, wiedźmy, nie mogą mi w ogóle nigdy zaatakować. Okej, okay, dobrze wiedzieć. No nie, szans na wygranie tego nie mamy, ale smoki mu zabijemy wszystkie. Nawet nie tylko smoki mu zabiliśmy już w tym momencie. 89, dajemy radę, tak? Tak, udało się. Okej, okay, smoki nie żyją. To już jest najważniejsze, co trzeba było tutaj zrobić. A teraz to jest tylko obicie mu jak największej ilości jednostek, czym się da. Karpikory by się jeszcze przydało walnąć. 168. Jestem w stanie mu zabić obie. Pięknie. Cholera, chciałem być, że pięknie. Dupa, a nie pięknie. Myślę nad falą śmierci, chyba to zrobię właśnie.
Dobra, śmierć ich leci. Pięknie, skorpikory poszły się walić. Teraz minotaury. Kurde, jakbyśmy to wygrali, to było ciekawie, ale nie ma szans. Moim zdaniem nie ma szans na to, po prostu większych. Mamy tylko 30-40 jednostek, coś tego typu. Ale to jest... I tak zabiliśmy mu naprawdę masę jednostek. Tego się naprawdę nie spodziewałem, chciałem być szczery. Zupełnie nie spodziewałem się takiego obrotu tej bitwy. Minęły 3 minuty i od 3 minut tą bitwę prowadzę. To jest... To już w ogóle jest masakra. Okej, zabite minotaury. Znowu fala śmierci niech leci. Myślę, że się tutaj przesunę do... Właśnie do przodu jakoś tymi wampirzymi rodami, bo czemu by nie? Zombie idą na dół. Nie, wygrać z nimi nie wygramy. Tego pewien, praktycznie na 100%. Żałoby się, żeby mi te harpie właśnie jakoś odbili, żeby one nie mogły tutaj atakować w tych wampirzych lordów, ale nie ma na to szans po prostu żadnych. Wampirzy lordowie walą dalej po złych oczach. Oczywiście obrywają harpie za dwóch. Potem oberwą od bohatera pewnie. No właśnie, jeszcze za oberwą od tych meduz niestety bez szans na przeżycie. Natomiast zabiliśmy im ogrom po prostu jednostek, które wcześniej by nam naprawdę duże problemy sprawiły. A nie było, gdybyśmy mogli zrewajwować jakieś jednostki, tak? A chyba na to nie mamy szans, tak? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Osłabienie, psalm mocy, siła ataku, siła obrony oraz szybkość. Klonowanie. A klon po prostu się rozpływa. Tarcza ognia, ofiara. A, nie podziała to na nieumarłych, tak? Szkoda. Liczyłem na to. Liczyłem, że będę mógł ten oddział z Lisbon zniszczyć, żeby odzyskać sobie tych wampirzy lordów. No nic, ale naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele moim zdaniem. Dobra, rekrutacja jeszcze szybka. We wszystkich miastach, w których mogę coś zrekrutować. W Terminusie też mogę zrekrutować. O, to jest ciekawe w sumie. Mogę tam zaatakować tym w jakiś sposób. Ojejku, tutaj w ogóle nie potrzebuję przeprowadzić rekrutacji. A dobra, już niech będzie ten finał, niech ma sobie to. Fortune Keep też. Niech tą rekrutację otrzyma. Powiem wam szczerze, że to jeszcze chyba sobie zrobię mimo wszystko jednego. Weźmy sobie tego nekromantę. A, nie mam pieniędzy w ogóle na to, tak? Prawda? Wytykają się z pieniędzy, o kurde. Nie najlepiej. Ale to dobrze, że udało nam się to zrobić. Wiecie co, jeszcze chwilkę zagramy. Patrzę, kurczę, czasowo to zaraz mnie zabijecie, ale... Szczerze, to chcę jeszcze to miasto jedno spróbować odbić. Patrzę na ilość jednostek. Kurczę, strasznie mi się oberwało po tych jednostkach. Ja ostatnio nic nie zyskiwałem tych jednostek? Możliwe. Dobra, walimy tutaj po entach. Trafiłem wenty, okej. Okay. Jeszcze raz to samo. Raz. Dwa. Trzy. GG. 6 straconych, zaledwie 28 zyskanych. I w tym momencie jesteśmy na bardzo dobrej pozycji, ponieważ... Ale mogłoby to już zniknąć, dziękuję. Ponieważ mamy prawie setkę już w każdym oddziale mam już prawie setkę liszy. Jak wygląda powierzchnia? Na powierzchni jest tylko ten jeden Koronius, który ma praktycznie 0 jednostek. Praktycznie, dlatego mówię, że dlatego praktycznie, bo jak widzieliście, co się działo ostatnio. Tutaj może jeszcze coś być gdzieś. Tutaj też może coś być. W sumie patrzę sobie, w Sorrow Crown prawie nic nie ma. W Dragonite jest prawie też nic. Znaczy, no prawie, dosłownie prawie nic. Jakieś tam drobne jednostki. Czy w podziemiu tutaj coś do nas idzie? Nope. Czy w podziemiu tutaj coś jeszcze się siedzi, kryje, cokolwiek? Nope. Nie, jest, okej. Okay. Jeszcze jest jeden. Jest Sauruk. Więc moi drodzy, sejwujemy teraz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wpaść na naszego Discord, do czego was zachęcam, oraz możecie też dać donate, jak będziecie chcieli. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.